Młodszy brygadier Robert Liczerski, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. W ubiegłym tygodniu odnotowaliśmy łącznie 18 zdarzeń, w tym 10 miejscowych zagrożeń, 5 pożarów i 3 alarmy fałszywe. Pożary to m.in. 2 pożary traw, pożar pustostanu, pożar mieszkania oraz pożar świetnika. Wśród miejscowych zagrożeń było potrącenie rowerzysty, 3 razy rój pszczół, 2 razy pęknięty konar drzewa, pomoc policji w otwarciu mieszkania, wypadek drogowy, uszkodzony dach po uderzeniu pioruna, pomiar tlenku węgla w mieszkaniu. W dniu 25 maja 2018 roku o godzinie 18:29 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku drogowym 2 samochodów osobowych na Alei Rodła w Malborku. Na miejscu zdarzenia zostaną 2 auta osobowe po zderzeniu. Jeden samochód marki Volkswagen Golf blokował pas jezdni, drugi samochód marki BMW znajdował się na pasie zieleni oddzielającym jezdnię. Pojazdami jechali tylko kierowcy. Jeden z kierowców uskarżał się na ból szyi. Została mu udzielona pomoc medyczna przez zespół ratownictwa medycznego. Chwilowo ruch na drodze w kierunku Elbląga był zablokowany. W zdarzeniu brały udział 2 zastępy z JRG Malbork. W tym samym dniu o godzinie 21:05 otrzymaliśmy zgłoszenie o uderzeniu pioruna w dach budynku na ulicy Grunwaldzkiej w Malborku. Na miejscu stwierdziliśmy uszkodzenie dachu na powierzchni około 1 metra kwadratowego. Pokrycie dachu wykonane było z dachówki ceramicznej. Ratownicy przy użyciu kamery termowizyjnej wykluczyli obecność ognia w obiekcie. Z kolei w dniu 26 maja 2018 roku o godzinie 23:43 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze mieszkania na parterze przy ulicy Bocznej w Malborku. Na miejscu zdarzenia zastano pożar pomieszczenia kuchennego w budynku mieszkalnym na poziomie parteru. Właściciel budynku próbował ugasić pożar przy użyciu myjki ciśnieniowej. W mieszkaniu znajdował się lokator. Strażacy wyprowadzili znajdującego się w środku mężczyznę. Mężczyzna ten nie wymagał pomocy medycznej. W pomieszczeniu znajdowały się 2 butle z gazem propan-butan, które przed wyniesieniem zostały schłodzone dodatkowym prądem wody. Po ugaszeniu pożaru pomieszczenia zostały przewietrzone i sprawdzone. W zdarzeniu brały udział 2 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Malborku. Z kolei w dniu dzisiejszym o godzinie 5:45 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego w miejscowości Kościeleczki. Na miejscu zastaliśmy samochód osobowy po uderzeniu przedniobocznym w przydrożne drzewo. Poszkodowany był przytomny, została mu udzielona pomoc medyczna przez zespół ratownictwa medycznego. Podczas działań wprowadzony został objazd. W zdarzeniu brały udział 2 zastępy z JRG Malbork oraz 1 zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Stogach.